Witam Państwa. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Krzysztof Rogowski, Fundacja F. Dzisiaj naszymi gośćmi są Ania Olearczuk, asystentka zdrowienia, która pracuje w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego oraz w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych na Bielonach w Warszawie. Oraz Paweł Nowicki, również asystent zdrowienia i też pracuje w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego na Bielanach. Ania również jest członkiem zarządu naszej fundacji. Porozmawiamy dzisiaj o tym, kim jest asystent zdrowienia oraz jaka jest jego rola. Może Aniu powiesz? Jako kobieta na początku. Dziękuję. Kim jest asystent? Bardzo. Asystent zdrowienia to jest nowa profesja, która pojawiła się w naszym kraju stosunkowo niedawno. I jest to taka, no powiedziałabym, z naszego punktu widzenia dość rewolucyjna profesja i zmiana, ponieważ asystent zdrowienia jest osobą, która wspiera osoby w kryzysie. Pomaga im przezwyciężać ten kryzys, wchodzić na drogę zdrowienia i nią podążać, a sam jednocześnie jest osobą, która doświadczyła kryzysu psychicznego, więc ma takie doświadczenie za sobą. To powoduje, że asystent zdrowienia ma trochę inną perspektywę i inne spojrzenie właśnie na kogoś, kto jest w kryzysie. Nie jest to spojrzenie takie właśnie stricte, jak na przykład lekarza czy psychologa, którzy nie doświadczyli kryzysu, przy czym oczywiście warto zaznaczyć, że są psychologowie, psychiatrzy, psychoterapeuci, którzy też mają za sobą doświadczenie kryzysu. Ale jeżeli właśnie tutaj lekarz czy psycholog nie ma takiego doświadczenia, asystent zdrowienia ze swoją perspektywą stanowi bardzo ważny taki punkt, takie ogniwo, które łączy właśnie pacjenta, osobę w kryzysie z innymi osobami, które pomagają, wnosząc swoją perspektywę. To chyba tak. Czyli asystent zdrowienia jest takim pomostem między profesjonalistą a pacjentem. Czy dobrze rozumiem z tego? Dlatego że asystent zdrowienia oprócz tego, że ma za sobą doświadczenie kryzysu psychicznego, jest osobą, która już jest, powiedziałabym, profesjonalnie też przygotowana do udzielania pomocy, udzielania wsparcia i w związku z tym tworzy właśnie taki pomost, bardzo często przedstawiając lekarzom, psychologom perspektywę osoby, która jest w kryzysie, która czasami no, sama nie jest w stanie o siebie zadbać, powiedzieć, czego tak naprawdę potrzebuje. I wtedy też asystent zdrowienia się staje takim, powiedziałabym, reprezentantem. Pawle, a mógłbyś powiedzieć o tym, jakie są wymagania w stosunku do asystenta zdrowienia? Czy trzeba jakiś ukończyć kurs, czy na jakie trzeba mieć, spełniać warunki tak pokrótce, żeby być asystentem? My jako fundacja mamy bardzo wiele pytań i telefonów o to, jak, gdzie skończyć kurs i w ogóle kim trzeba być, żeby skończyć. No więc my żeśmy skończyli razem z Anią i z Tobą, Krzysiu, ten sam kurs organizowany przez Fundację Leonardo, która zdobyła granty z Unii Europejskiej. Dzięki temu ten kurs no, był bardzo komfortowy, darmowy, mało tego jeszcze mieliśmy tam wyżywienie. Było tam chyba, jak nie, pamięć nie myli, około 10 modułów. Każdy był poświęcony czemu innemu. One trwały przez piątek, sobotę, niedzielę. No, to był taki, można powiedzieć, praca warsztatowa, jeżeli chodzi o ten kurs. Czyli głównie były to różne ćwiczenia w większych lub mniejszych grupach, różne zadania, też były różne działania takie służące rozładowaniu, relaksacji.
Zresztą nie bez powodu ten kurs nazywał się szkoleniowo-terapeutycznym, ponieważ wszyscy uczestnicy byli zachwyceni udziałem i jakby no, żałowali, że kurs się kończy. Po skończeniu kursu, znaczy skończenie kursu wiązało się z napisaniem tak zwanego portfolio, gdzie trzeba było trochę o sobie napisać, o swoim życiorysie, o swoich jakby motywacjach do wykonywania zawodu. No jakby to było też jakby duże pole do zostawienia, zostawione na pewne takie indywidualne podejście. Później mieliśmy staż, który był, jak mnie pamięć nie myli, żeby nie skłamać, były dwa wymiary. Był minimalny wymiar, chyba tam było 160 godzin, a maksymalny to był chyba tam 240 czy coś takiego. Tego akurat nie pamiętam tak szczegółowo. Znaczy odbyliśmy staże w różnych placówkach związanych z leczeniem. No i dopiero jakby po zaliczeniu stażu mieliśmy, no my akurat mieliśmy szansę za nią zatrudnić się w tym środowiskowym centrum zdrowia psychicznego. Chciałem powiedzieć tylko, że pomimo, że dzieje się dużo dobrego, to jeszcze cały czas jakby jest dużo takich białych punktów na mapie, gdzie ci asystenci naprawdę by się przydali. Myślę, że w SDS-ach na razie trochę brakuje, że jakby jeszcze w programie nie ma. Tam jako wolontariusze zdarzają się asystenci, ale jako pracownicy jeszcze nie. Myślę, że na oddziałach zamkniętych też nie wszędzie, w wielu, wielu miejscach by się przydali. Całe szczęście, że są takie miejsca jak właśnie te placówki działające w ramach Poweru w Warszawie, czy Centra Zdrowia Psychicznego, które mają w programie asystentów. Natomiast to pole jest jeszcze olbrzymie do zagospodarowania. Nie wiem, czy to o to mniej więcej chodziło. Ja może dodam jeszcze tylko, że Power to tak popularnie my nazywamy, ale to jest program unijny, program operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój, w ramach którego dzieją się bardzo, bardzo takie dla nas, dla psychiatrii środowiskowej ważne projekty. Ja może jeszcze tutaj dodam właśnie, bo akurat pamiętam, kurs trwał, to było 240 godzin, natomiast wymiar stażu, jaki był obowiązkowy, minimalny, to było 420 godzin. Przy czym ci z nas, którzy zrealizowali staż taki, no w takim największym wymiarze, jaki był dostępny, czyli pół roku na całym etacie, myśmy, no to wtedy było ponad 800 godzin samego stażu. Czyli myślę, że to już takie jest dość dobre doświadczenie, jeżeli chodzi o przygotowanie później już do dalszej pracy. Czyli kim trzeba być, żeby zostać asystentem zdrowienia? Jakie trzeba spełniać? Trzeba wystarczy być... studia skończyć, przepraszam, czy nie no. wiem, liceum i już być, iść sobie na no kurs? No właśnie, czy... tutaj to nie jest takie proste. Po pierwsze, to o czym już powiedziałam, asystent zdrowienia jest osobą, która sama doświadczyła kryzysu psychicznego i po przepracowaniu tego kryzysu, po ukończeniu kursu, zrobieniu stażu, obecnie właśnie pracuje jako osoba wspierająca inne osoby, które są w kryzysie, które z kryzysu wychodzą. Więc no, podstawowa rzecz, doświadczenie własnego kryzysu psychicznego. Druga rzecz, która jest bardzo ważna w pracy asystenta, to jest własna psychoterapia. Dziękuję. Żeby ją przejść, ponieważ to daje taką bardzo dobrą bazę właśnie do tego przepracowania własnych doświadczeń, zreflektowania i możliwości później wykorzystania ich po prostu jako zasobu, z którego czerpiemy. I to są takie, no myślę, dwie bardzo podstawowe rzeczy, ale tutaj dochodzą jeszcze kolejne kwestie. Tak jak w przypadku każdej osoby, która pracuje z innymi ludźmi, tak samo asystenci zdrowienia muszą być osobami empatycznymi. Muszą tak po prostu lubić drugiego człowieka i pracę z nim. Na pewno bardzo jest potrzebna umiejętność słuchania. Słuchania, ale takiego słuchania, żeby usłyszeć. I tak samo takiego patrzenia, żeby zobaczyć tego drugiego człowieka. Więc te takie właśnie cechy, jeżeli chodzi o te umiejętności miękkie, tutaj w przypadku asystentów zdrowienia no, są podstawowe, a nawet powiedziałabym, że kluczowe, dlatego że takie twarde informacje to później można gdzieś tam na kolejnych kursach w ramach dokształcania
poszerzać tą wiedzę, natomiast to jest taka, myślę, bardzo ważna baza, z której startujemy. I oczywiście no, asystent zdrowienia to jest kolejna, no, taka kluczowa kwestia. Sam musi być w dobrym stanie zdrowia, nie może być w kryzysie, bo wtedy no, sam potrzebuje pomocy i nie jest w stanie efektywnie i we właściwy sposób wspierać innych. Przy czym ja tutaj chcę jeszcze od razu może powiem o jednej rzeczy, która to się przewija praktycznie od początku, jak tylko właśnie my asystenci zaczęliśmy się pojawiać gdzieś tam w przestrzeni, zaczęły padać pytania, a co jeżeli asystent zdrowienia sam doświadczy kryzysu psychicznego? Więc proszę Państwa, tak naprawdę to nic. Dlatego, że kryzys psychiczny może dotknąć każdego człowieka. Również lekarza, również pielęgniarkę, psychologa i tak dalej. Nikt tutaj nie jest jakoś szczególnie chroniony, że na niego akurat na pewno nie trafi. Natomiast asystent zdrowienia właśnie przez to, że ma przepracowane te własne doświadczenia, że jest po terapii, najczęściej umie, a jeżeli nie umie, to się musi tego douczyć bardzo szybko, rozpoznawać początki własnego kryzysu u siebie po to, żeby jak najszybciej reagować, czyli właśnie robić to, o czym też mówimy osobom, które wspieramy. Czyli na przykład skontaktować się od razu z lekarzem, zacząć o siebie bardziej dbać i też to jest ten moment, kiedy właśnie tak samo jak w przypadku każdej innej choroby, asystent zdrowienia ma prawo iść na zwolnienie lekarskie po to, żeby wrócić do pełnego stanu zdrowia i do pracy. I właśnie jak mówiłam o tych cechach asystenta zdrowienia, jest właśnie jeszcze jedna kluczowa sprawa, odpowiedzialność. Odpowiedzialność za siebie i za innych. Dlatego, że jeżeli faktycznie jesteśmy w kryzysie, coś się z nami dzieje, nie wiem, w przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej na przykład zaczynamy wchodzić w hipomanię albo zaczynają się jakieś stany psychotyczne, to wtedy właśnie musimy się z tej pracy wycofać. I ważna jest jeszcze jedna rzecz, zespoły, w których pracujemy, bo jeżeli to są zespoły, w których jesteśmy traktowani jako równorzędni członkowie, i w których czujemy, że jest to zaufanie, to bezpieczeństwo, to też wtedy jak najbardziej chociażby właśnie uwaga innych naszych kolegów, koleżanek z zespołu, którzy na przykład powiedzą, słuchaj, widzę, że od tygodnia coś się z tobą zaczyna dziać. To wtedy coś takiego no, należy potraktować również bardzo poważnie. I czyli obserwacja samego siebie, słuchanie innych osób po to, żeby jak najlepiej pomagać, być odpowiedzialnym i żeby innym nie zaszkodzić. Także. A jak wygląda praca asystenta zdrowienia? Taka na co dzień, co może robić, czego nie powinien robić? Nie wiem, to może ja parę słów powiem ze swojego doświadczenia. No na pewno trzeba zachowywać neutralność światopoglądową, otwartość. No i właśnie to, co też Ania mówiła, ta umiejętność słuchania, otwarcia się na drugiego człowieka, przy jednoczesnym zachowywaniu też pewnych granic. Więc asystent zdrowienia na pewno, znaczy w moim rozumieniu, podstawową rolą jest wspieranie, czyli też opowiadanie o własnym doświadczeniu, o tym jak się dochodziło do zdrowia, reklamowanie higienicznego trybu życia, no bo no samemu też czasami potrafimy stwarzać pewne zagrożenia dla zdrowia psychicznego poprzez jakieś niebezpieczne używki chociażby. Też możemy wskazywać różne inne instytucje, które z nami kooperują, takie jak Ośrodek Pomocy Społecznej, który z nami współpracuje, tam objęła dość intensywnie. Jak najbardziej też wskazujemy, nie wiem, są poradnie dla uzależnionych, że tam też ludzie są kierowani. Natomiast bezpośrednio, jeżeli chodzi o kontakt z asystentem zdrowienia, no mówię, to jest opieranie się głównie na własnym doświadczeniu, wspieranie i motywowanie ludzi do tego, żeby o siebie zadbali, żeby poszukali pracy, żeby zrobili czasami, jeżeli mogą, coś ze swoją sytuacją rodzinną. Właśnie to wchodzenie w środowisko mi się wydaje, że jest bardzo ważne i jednocześnie też niełatwe, trudne, jeżeli chodzi o chorych, tak? Bo czasami osoba chorująca ma po prostu bardzo też toksyczne
toksyczne otoczenie, na które niekoniecznie mamy wpływ. Ale jakby, jeszcze tylko dodam, że jakby to wszystko nie miałoby sensu bez też konsultowania w pewnych sytuacji, szczególnie tych dość trudnych, z tymi profesjonalistami, z którymi pracujemy. Znaczy, ja mogę powiedzieć, że tak tylko krótko, że to nie jest praca usłana tylko i wyłącznie różami. Zdarzają się bardzo trudne przypadki. Ja akurat miałem taki przypadek, kiedy młody pacjent, z którym pracowałem, dość krótko co prawda, popełnił samobójstwo i gdyby nie to, że no, mamy w zespole naprawdę profesjonalnych lub profesjonalistów, jakby to wsparcie psychologiczne było dla mnie bardzo potrzebne i ono było, można powiedzieć, prawie natychmiastowe też. Także ten solidarność w zespole i wsparcie no, jest rzeczą bardzo, bardzo ważną. To też Ania o tym trochę wspominała, także mi się wydaje, że my się czujemy przede wszystkim też ze względu na środowisko pracy, na innych ludzi bardzo dobrze, co nie oznacza, że te przypadki, z którymi pracujemy, są łatwe i że to nie, że to jest jakaś kaszka z mlekiem, że a to sobie pogadam tylko o swoim doświadczeniu, będzie dobrze. To są tak skomplikowane, tak różne przypadki, że ja powiem, że się uczę cały czas i ta nauka nie będzie miała końca. Wszyscy się uczymy. To jest właśnie tutaj podstawowa rzecz też. Ja powiem tak, widzę właśnie takie pytanie, które tutaj bezpośrednio nawiązuje do tego, o czym właśnie teraz mówiliśmy. Pani Anna pyta, czy asystenci zdrowienia pracują też z ciężkimi przypadkami? Tak jak powiedział Paweł, tak, pracujemy z ciężkimi przypadkami, pracujemy z osobami, które są w kryzysie samobójczym, mają myśli samobójcze. Pracujemy z osobami też, z których na przykład ktoś bliski popełnił samobójstwo. Są osoby, które są po prostu w ogóle w ciężkim stanie, są osoby, które od wielu lat na przykład są nieaktywne albo bardzo mało aktywne i tamta praca, właśnie to takie wspieranie, motywowanie, żeby ktoś znowu zaczął próbować walczyć o siebie w jakiś sposób, oczywiście walczyć w takim dobrym rozumieniu, to jest trudne. Tutaj nie ma co się oszukiwać, że jest tak bardzo łatwo. Nie. I właśnie ja jeszcze nawiążę do tego przerobienia własnego doświadczenia. Dlatego to jest takie bardzo ważne i ta własna psychoterapia, ponieważ będąc z osobami, które wspieramy, będąc z osobami w kryzysie, mogą też się uruchomić w nas pewne emocje. Ale tak jak Paweł powiedział, raz, że mamy wsparcie w zespole, w którym pracujemy, i ja też bardzo to doceniam, bo ja akurat jestem i na Bielanach, i jeszcze właśnie w zintegrowanym systemie leczenia i wspierania osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, w której jest realizowany w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wolskim. I powiem, że i tu naprawdę zespoły są wspaniałe i ja czuję to wsparcie, że ono jest, że nie jesteśmy tutaj sami, pozostawieni sobie. Ale też od razu chciałam powiedzieć, bo to jest ta taka jasna strona medalu, jeszcze ciągle niestety tutaj jest ta ciemniejsza i ona związana jest z tym, że ciągle duża część środowiska właśnie profesjonalistów, mówię o psychologach, o psychiatrach, no tak ciągle powiedziałabym, podchodzi nieufnie do nas. I wiem, że są miejsca, w których dopiero gdzieś te standardy pracy, porozumienia zespołu są wypracowywane i jeszcze tam jest dużo do zrobienia, na pewno. A bycie w takim dobrym zespole, zresztą ja myślę, że to dotyczy każdej pracy, tutaj nie tylko pracy asystenta zdrowienia. Moje doświadczenia wskazują na to, że jeżeli chodzi o pracę, to zespół, atmosfera, zaufanie wzajemne, to takie poczucie bezpieczeństwa, możliwość liczenia na siebie, to są rzeczy kluczowe bardzo często. Ja wiem, że założenia są takie, że asystent zdrowienia powinien być równorzędnie traktowany, tak, przez zespół. Tak, może nie wszędzie to się jeszcze dzieje, też takie są sygnały, ale to jest bardzo ważne, tak? Żebyśmy mogli na sobie polegać, mieli zaufanie do siebie. Myślę, że to jest kluczowe. To ja zaraz Pawła dopuszczę do głosu, bo tutaj mówię, ale tak, właśnie to chciałam podkreślić.
ponieważ my wchodzimy jako nowa profesja, jako nowy zasób. To może bardzo brzydko brzmi, ale tak, to jest nasze doświadczenie, nasze możliwości, to wszystko jest ogromną wartością, która może być wykorzystana w procesie leczenia i właśnie na poziomie równorzędnym, bo to, o czym już wcześniej była mowa, my wchodzimy z nową perspektywą. Ja tak sobie właśnie, jak kiedyś myślałam nawet o nazwie naszej profesji asystent zdrowienia, to pomyślałam, że ona jest bardzo fajna. Bo my nie jesteśmy asystentami lekarza, nie jesteśmy asystentami psychologa. My tak naprawdę asystujemy po prostu w procesie zdrowienia danej osoby. Tak mi się przypomniało, że nasza pani doktor, nasza mentorka fundacji, powiedziała, że kiedyś powiedziała swojej pacjentce chorującej, że fundacja myśli o tym, żeby założyć, otworzyć restaurację, bo były kiedyś takie plany. Teraz realizujemy kurs staży zawodowe dla takiej cateringowe, to znaczy u państwa Kręglicki o restauracjach. Natomiast kiedy o tym powiedziała, to więc ta osoba, która jest sama choruje, powiedziała, jak to? Te osoby chorujące będą gotować? Kto to będzie jadł? I myślę, że trochę jest podejście, sami się stygmatyzujemy często, prawda, taka autostygmatyzacja. I też jest, był, teraz jest coraz mniejszy na szczęście, ale taki odbiór właśnie w środowisku psychoterapeutów też, właśnie lekarzy, że nie wiem, słyszałem kiedyś, że psychoterapeuci się dziwią, obawiają, że my możemy podejmować jako asystenci zdrowienia role terapeutyczne. Czy tak jest? Czy asystent zdrowienia jest też terapeutą? Jak to wygląda z waszej perspektywy? Znaczy mi się wydaje, że jest, tylko że nie jest psychoterapeutą, nie mamy uprawnień psychologa, psychoterapeuty, natomiast no jakby mamy świadczyć samym sobą i naszym zdrowiem o tym, że jest wszystko jeszcze możliwe przed tymi ludźmi, którzy doświadczają kryzysu. I jakby z informacji zwrotnej wiem, że takie spokojne wsparcie, rozmowa, uważność, że to jest ważne też, że czasami to też jest takie rzecznictwo, jeżeli chodzi o ludzi w kryzysie, tak, że ja obserwuję, że wiele osób ma duże problemy we własnych rodzinach i domach z tym, żeby być słyszanymi i poważnie traktowanymi. Są sytuacje, kiedy ludzie mają takie poczucie zagrożenia, niską samoocenę, że na przykład mogą się, nie wiem, spodziewają się, czy myślą o tym, że ktoś chce ich odesłać do DPS-u, żeby, nie wiem, przejąć mieszkanie, że tego typu lęki, niepokoje często się pojawiają. I powiem szczerze, że nie mówię, że mamy ulegać w pełni, natomiast warto trzymać tą stronę, bo nikt inny nie chce słuchać, tak? Przychodzi, nie wiem, rodzeństwo, rodzice, którzy są zdrowi, tak w cudzysłowie, tak? Bo czasami to są rodziny dysfunkcyjne, no ale nie mają diagnozy i są trochę inaczej, na innym poziomie wysłuchiwani, jeżeli chodzi o lekarzy chociażby, tak, na oddziałach, czy nie mówię o naszych placówkach, tak, no, że tych ludzi trzeba wspierać i jakby wzmacniać ich głos bardzo często. To jest taki ważny element. A ja jeszcze może tak właśnie do tej tylko terapeutycznej roli asystentów. Każda relacja, w którą wchodzimy, właśnie z osobą, którą wspieramy, jeżeli to jest relacja wartościowa, gdzie faktycznie to wsparcie, to motywowanie, to towarzyszenie, to o czym powiedział przed chwilą Paweł, to pokazywanie samym sobą, że można wiele zmienić, niezależnie od tego, jak ciężkie doświadczenia związane z kryzysami psychicznymi, z chorobą mamy za sobą. Że jeżeli taka relacja jest wartościowa, to ona jest jak najbardziej terapeutyczna. Każda relacja tak naprawdę może być relacją terapeutyczną i
Tak, i relacja właśnie osoba w kryzysie, asystent zdrowienia też jest relacją terapeutyczną. Ja może tylko dodam, że to jest taki model, że można porównać do tych instytucji zajmujących się uzależnieniami, gdzie w przypadku alkoholików i narkomanów są ludzie, którzy wyszli z tych kryzysów uzależnienia i jakby no, nie używają, są zdrowi w pewnym sensie, tak, mają świadomość tego, co zrobili, i to jest ich kapitał, tak? Dzięki temu mogą nieść pomoc. U nas przeżyte kryzysy, no, myślę, że są też bardzo takim no, dobrym punktem odniesienia, a nawet powiedziałbym, że pewne błędy życiowe, bo ja akurat osobiście miałem problemy też z narkotykami, to teraz jakby mam większą świadomość na temat ich szkodliwości, jak tak naprawdę dużo zabierają i jak bardzo mogą być kryzysogenne, tak? Także takie, no mamy perspektywę ludzi, którzy swoje przecierpieli i myślę, że dzięki temu możemy też pomagać ludziom, że jesteśmy w tym sensie wiarygodni. Ja jeszcze może o jednej właśnie ważnej rzeczy powiem, jeżeli chodzi o pracę w zespole. My jesteśmy takim, właśnie to, o czym mówiłam, dodatkowym elementem zespołu, tak samo równoważnym, i właśnie my nie wchodzimy w rolę psychologa, nie wchodzimy w rolę psychoterapeuty, ponieważ no, od tego są inni profesjonaliści, inni specjaliści. Nasza rola to jest właśnie to towarzyszenie, czyli bycie z drugim człowiekiem obok niego wtedy, kiedy on jest w kryzysie, kiedy on wychodzi z tego kryzysu, kiedy zdrowieje, wspieranie go w tym, motywowanie, bo wiadomo, sami wiemy doskonale, jak często właśnie tej motywacji brakuje, jak często nie mamy siły, żeby cokolwiek zrobić. I jeszcze taką jedną bardzo ważną rzeczą, jeżeli chodzi o działalność asystentów zdrowienia, o tej do tego momentu żeśmy nie wspomnieli, to też jest edukowanie tej zdrowej części społeczeństwa. Właśnie jeżeli chodzi o rozwiewanie różnych mitów dotyczących osób w kryzysie, wiadomo, jakie są stereotypy, co się bardzo często uważa, jeżeli o osobach z diagnozą psychiatryczną, czyli właśnie to, o czym ty, Krzysztofie, wspomniałeś, czyli to takie piętnowanie społeczne, które później przeradza się w autopiętnowanie. Więc również my, asystenci zdrowienia, wypowiadając się publicznie, chociażby nawet tak jak w tej chwili bierzemy udział w tym webinarze, staramy się zmieniać to myślenie. Ja powiem, jeszcze wspomnę nasze spotkanie z Kasią Parzuchowską, które odbyło się w sobotę na start naszego marszu, gdzie Kasia opowiadała, jak żyć ze schizofrenią, że mieliśmy dużo zwrotów od rodzin, że tak dzięki Kasi, temu co mówiła, mają inną perspektywę chorowania swojego bliskiego. Także to, że mówimy o tym otwarcie, tak, że przeżyliśmy różnego rodzaju kryzysy, że jedni chorują na chorobę afektywną dwubiegunową, inni na schizofrenię, że to jest no, cenne, tak? Tak niesie nadzieję i wsparcie, i myślę, że to jest rola asystenta zdrowienia. Też edukatora Fundacji F-Kropka, Ania jest edukatorką również, więc oczywiście jako edukatorzy nie kończymy takich kursów, tak intensywnych i wymagających, no ale też gdzieś tam przez robiąc warsztaty, przemawiając w Sejmie, biorąc udział w różnych komisjach do spraw zdrowia psychicznego, no tak otwarcie o tym mówimy, tak, własnym głosem, opowiadamy swoje historie, i to ma ogromne znaczenie dla ludzi. To jest bardzo no, takie budujące. A może odpowiemy na kilka pytań i jeszcze dalej sobie porozmawiamy. Jak zdobyć kwalifikacje asystenta zdrowienia? Pyta pani Dorota. Trzeba być po zmianie się? Nie bardzo rozumiem. Czy musisz przejść kurs? Z tego, co pamiętam, jak możesz dostać, zgłosić się na taki kurs? Może powiedzmy o tym, że teraz, nie wiem, czy dobrze powiem, że to jest procedowany zawód asystenta, czy Aniu, orientujecie się, jak to wygląda? Mniej więcej. Ja przepraszam, tak patrzyłam na bok, bo właśnie patrzyłam na to, co napisała pani Dorota.
Tak, trzeba być po kryzysie, to o czym już była mowa, trzeba przejść kurs, ale właśnie przed kursem psychoterapię własną, no i dodatkowo jeszcze te wszystkie cechy i istotne rzeczy, o których już była mowa. I teraz tak, gdzie można zgłosić się na taki kurs? W tej chwili kurs trwa w Krakowie, kurs właśnie asystentów uzdrowienia. I dowiedziałam się dzisiaj, bo rozmawiałam z koleżanką stamtąd, że będzie tam startowała kolejna edycja kursu od września. Czyli osoby, które są zainteresowane właśnie zrobieniem kursu asystenta zdrowienia, a mają albo są z Krakowa, albo mają możliwość, żeby dojeżdżać na ten kurs tam, od sierpnia tak naprawdę warto już zaglądać na stronę i zaraz pewnie tam Krzysztofie, może napiszesz w komentarzu, ja podam adres tej strony. To jest strona www.stowarzyszenie-rozwój, tylko przez o, rozwój.eu. Nie pl, nie com, tylko eu. Tutaj. I ten kurs, który w tej chwili trwa, zorganizowało Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. I ten kurs kolejny, który będzie startował, też będzie, z tego co wiem, kursem bezpłatnym dla uczestników. I teraz jeżeli chodzi o przyjęcia kryteria na kurs, właśnie o kryteria przyjęcia na kurs, rekrutacja tam na tę edycję, która w tej chwili trwa, była taka dwustopniowa, czyli najpierw było wypełnienie dokumentów, złożenie ich, a potem była dalsza kwalifikacja. Zwracano właśnie uwagę na takie rzeczy już oprócz tego, o czym mówiłam, zaświadczenie o odbyciu własnej psychoterapii, na cechy takie osobowościowe, cechy charakteru kandydatów na asystentów uzdrowienia, bo tak jak już mówiliśmy, to jest trudna praca, to jest praca z drugim człowiekiem i samo przejście kryzysu, no wiele osób jest po kryzysie i mogą pracować w wielu różnych miejscach, natomiast ci, którzy chcą pracować z drugim człowiekiem, wspierać go, to jak najbardziej te kursy, ja myślę, że one będą, że będą kolejne, ponieważ nas asystentów potrzeba w tej chwili bardzo mocno. Trwają ogólnie zmiany w sposobie leczenia opieki psychiatrycznej, czyli przechodzimy od tej takiej opieki instytucjonalnej, duże szpitale, tylko tego typu wsparcie głównie. Przechodzimy do modelu, w którym ten nacisk jest położony przede wszystkim na psychiatrię środowiskową, czyli pomoc jest udzielana w miejscu, w środowisku osoby, która jest w kryzysie. Bo o to chodzi, żeby ta pomoc była udzielana blisko miejsca zamieszkania, żeby była szybka, żeby była kompleksowa, to też właśnie po to są te zespoły takie złożone tutaj ze specjalistów różnych właśnie różnych zawodów, o może w ten sposób. I w całym tym modelu właśnie zmiany sposobu opieki psychiatrycznej asystenci zdrowienia, no moim zdaniem to jest po prostu absolutnie taki nieodłączny element, bo gdyby nas zabrakło, to w tej chwili w tej reformie zabrakłoby takiego właśnie bardzo cennego punktu widzenia wynikającego z własnego doświadczenia. Także tak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o kursy. Natomiast nie wiem, jak będzie oprócz tego, gdzie jeszcze kursy będą organizowane, myślę, że będzie ich coraz więcej. I teraz kolejna rzecz właśnie, jak tutaj wygląda, no to taka bardziej formalna strona w tej chwili naszej profesji. Został złożony wniosek do zintegrowanego systemu kwalifikacji właśnie o takie nadanie ram kwalifikacji asystenta zdrowienia. To jest coś takiego, że tam w tym systemie są po prostu określone takie ogólne ramy, czyli właściwie co się powinno wiedzieć pracując jako taka osoba, jakie są wymogi i wtedy jak już to będzie określone, cały czas właśnie tutaj też trwają prace nad tym, żeby powstały takie niezależne instytucje certyfikujące i właśnie wtedy no, będziemy mieli już te takie formalne certyfikaty. Ja bardzo liczę na to, że to się będzie
dosyć szybko działo. Natomiast jeszcze w tej chwili nie jesteśmy uregulowani tak konkretnie prawnie. Jesteśmy wymienieni w jednym z aktów prawnych. To jest rozporządzenie, które dotyczy centrów zdrowia psychicznego, tych, które powstały właśnie w ramach pilotażu centrów zdrowia. I to jest właśnie w tej chwili no, jedyne miejsce, więc są tutaj kwestie różne związane właśnie z możliwością zatrudniania nas, bo na razie niestety nie możemy być zatrudniani w tych miejscach, które są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ponieważ nie ma nas w tych wszystkich właśnie rozporządzeniach, innych aktach prawnych wymienionych jako osoby, które mogą być zatrudniane. Dlatego pracujemy w tej chwili w centrach zdrowia psychicznego, które są w ramach pilotażu, one są trochę inaczej finansowane. Pracujemy w środowiskowych centrach zdrowia psychicznego, to o czym powiedział Paweł, tam jest właśnie finansowanie z tego programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, ale ja bardzo liczę na to, że szybko te ramy powstaną naszego zawodu i będziemy mogli być zatrudniani bardzo szeroko. Mówię o służbie zdrowia, bo oczywiście jeżeli chodzi o fundacje, stowarzyszenia, tam też pracujemy. Tak jak chociażby Krzysztofie, ty we wprawce. Tak. To tak dla mnie trochę niezrozumiałe i pewnie nie tylko dla mnie, że tutaj jesteśmy w rozporządzeniu dotyczącym centrów zdrowia psychicznego, które są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a jednocześnie i tam jest chyba nawet zalecenie, że mamy. Nawet o ile wiem, to teraz jest taki trochę nakaz od kwietnia, a jednocześnie nie jesteśmy finansowani, NFZ tego nie finansuje. No to jest takie dziwne. To znaczy nie wiem, czy tak jakoś mocno bardziej wchodzić w te szczegóły. No ale nie znamy się aż tak, przypuszczam. No więc właśnie, więc to no, też może... Tylko tak chciałam... Tak, ale są to tego typu właśnie takie problemy i też no to powoduje jedną rzecz, że też my ciągle jako asystenci zdrowienia w związku z tym gdzieś tkwimy trochę tak w tej niepewności, co z nami dalej będzie, jak to będzie wyglądało, w którą stronę szło. A to, o czym powiedziałam wcześniej, to poczucie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o pracę, jest bardzo ważne, zwłaszcza, że my no, jesteśmy osobami, które już doświadczyły kryzysu i mają ciężkie przejścia za sobą. Dlatego bardzo liczę na to, że to wszystko się będzie szybko normowało od tej strony takiej formalno-prawnej. Myślę, że warto też wspomnieć o tym, że są różne pojęcia, tak? Może nie asystenta, ale słyszymy o asystentach zdrowienia, o eksinach, o doradcach zdrowienia. Możecie coś powiedzieć, a co to, o co chodzi tym osobom, które nas słuchają? Czy to jest to samo, co asystent zdrowienia? Czy ma takie same uprawnienia? Czy prawda jest taka, że ten zawód na przykład w Niemczech funkcjonował pod nazwą właśnie eksin? Także to jest takie bezpośrednie przeniesienie. U nas z kolei na kursie było powiedziane, że lepiej by było, gdyby była jakaś polska nazwa, która została też wymyślona. Natomiast wiem, że też w Polsce odbywają się kursy na eksina. Mi się wydaje, że trudno mi merytorycznie cokolwiek na ten temat powiedzieć. Z opisu wynika, że te panie, które to prowadzą, są też bardzo dobrze przygotowane i mają kontakty z eksinami niemieckimi, czy miałby kontakt. Także te nazwy są różne. Przepraszam, Aniu, już. Nie, to przepraszam, ja się wcięłam, Pawle. Bo chciałam właśnie tutaj jeszcze jedną rzecz dodać, że przez to, że profesja asystenta zdrowienia, że to powstaje, konstytuuje się, tak, wcześniej właśnie były organizowane kursy eksin, one się tak nazywały. I to są osoby, które tak samo, jeżeli chodzi o przygotowanie, to takie merytoryczne i praktyczne do pracy, są tak samo świetnie przygotowani jak asystenci zdrowienia. I teraz też trwają gdzieś tam prace, żeby to jakoś tak scalić, żeby to się nie rozłączało, tylko wręcz odwrotnie, bo mamy takie same albo no,
takie same kompetencje i żebyśmy właśnie wszyscy mogli się certyfikować i pracować jako asystenci zdrowienia, ponieważ no pod taką nazwą ta profesja powstała teraz. Dokładnie to chciałem usłyszeć, że to są bardzo podobne, tak? Bo dużo, dużo było zamieszania w środowisku, co to jest, kto to jest, i dla mnie to jest cenne właśnie, że mówicie o tym, że mamy bardzo podobne predyspozycje i też, przepraszam, predyspozycje to akurat faktycznie mamy podobne, ale kwalifikacje, że tak powiem, tak, że te kursy EXINA są bardzo podobne. EXIN faktycznie jest uznawany chyba nie tylko w Niemczech, stamtąd znaczy się wywodzi, o tak. EXIN polski jakby jest taki, znaczy na licencji, no, tak to powiem ogólnie, tak, niemiecki, więc... Ja może tak dodam, że nasz kurs asystentów uzdrowienia to nasi prowadzący, trenerzy byli szkoleni właśnie przez EXINów niemieckich, także oni też jakby czerpali u źródła. Dokładnie. Mhm. Tak, tak. Taki jeden, powiedziałabym, wspólny organizm, tylko trochę z różnych części złożony. Dokładnie. Pani Anna pyta, a kto jest odpowiedzialny za leczenie, zespół czy lekarz? No, trudne pytanie, powiem szczerze, i też no, trudno mi jest na nie odpowiedzieć tak naprawdę, bo generalnie u nas jest w ogóle w służbie zdrowia tak, że za leczenie odpowiada lekarz. On przepisuje leki, on stawia diagnozę, więc to jest odpowiedzialność, która spoczywa na nim. I myślę, że to jest właśnie też taka kolejna rzecz warta może gdzieś tam, nie przez asystentów uzdrowienia, ale w ogóle do zastanowienia się i jakiegoś może wypracowania trochę innego modelu, bo ja mam takie poczucie, że lekarze, psychiatrzy są bardzo mocno obciążeni właśnie tą odpowiedzialnością. Ich jest w ogóle stosunkowo mało, więc też, że tak powiem, pracy mają bardzo dużo niezależnie od miejsca, w którym są. I formalnie ta odpowiedzialność spada na nich. Natomiast, i to jest ta taka strona prawna, powiedziałabym, ale co jest ważne tutaj w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego, czy właśnie w tym projekcie w Centrum Zdrowia Psychicznego na Woli w Warszawie, to jest to, że tutaj ta pomoc jest koordynowana. To znaczy w przypadku Środowiskowego Centrum to są tacy koordynatorzy terapii. W przypadku tamtego projektu właśnie drugiego na Woli to są doradcy do spraw zdrowienia i wsparcia, ale to są właśnie osoby, które są odpowiedzialne za to, żeby osoba, która potrzebuje wsparcia, potrzebuje pomocy, żeby uzyskała to wsparcie jak najbardziej wartościowe dla niej, kompleksowe i przede wszystkim dostosowane do niej, do jej potrzeb i do tego, co w danym momencie jest dla niej najlepsze. Także no myślę, że tyle chyba mogę powiedzieć w tej chwili. Nie wiem, czy to wybrzmiało, bo pracujesz w Polskim Centrum Zdrowia Psychicznego, ale jak to się pięknie i długo nazywa, w projekcie unijnym Warszawski System Leczenia i Wspierania. Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Testowanie i Wdrażanie. Właśnie. Przepraszam, zaczęłam. No mów. Tak, i to też jest właśnie bardzo ważne, że to jest projekt taki, tak jak sama nazwa wskazuje, testowanie i wdrażanie. Bo to, o czym już wspomniałam, czyli fakt, że jesteśmy, no, w trakcie takich bardzo dużych zmian w psychiatrii, takie projekty dają możliwość przetestowania innego sposobu wspierania w stosunku do tego, co było wcześniej. Chciałem też powiedzieć, że to jest bardzo fajny projekt, niestety się kończy, mam nadzieję, że będzie przedłużony,
Tam jest duże wsparcie, prawda, dla osób z doświadczeniem kryzysów. Są i doradcy zawodowi, i psychoterapia, i psycholog, z tego co się orientuje. Są bardzo fajne kursy zdrowienia, które też mam przyjemność prowadzić w Warszawie. Są też kursy dla urzędników, szkolenia, przepraszam, takie, tak? W ramach tego projektu. Psychoterapii tam nie ma jeszcze. Nie, tak, nie ma. Okej. Okay. Ja tak, jest wsparcie dietetyka, jest wsparcie prawnika i to, co tam jest bardzo ważne z mojego punktu widzenia, tam jest duży nacisk położony właśnie na aktywizację zawodową, czyli są zarówno doradcy zawodowi, jak i trenerzy pracy, przepraszam, którzy na początku, w tej początkowej fazie na przykład wchodzą do nowego miejsca pracy osoby wspieranej i tam na początku jej na przykład trochę też pomagają, nie jest zostawiona sama sobie absolutnie. Myślę, że bo chyba tego nie powiedzieliśmy, czym się różni Centrum Zdrowia Psychicznego od Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego? Myślę, że finansowaniem, że Centra Zdrowia Psychicznego są pilotażowym programie finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a środowiskowe są raczej z dotacji unijnych, prawda? Tak. Z grantów, tak. Mhm. Tylko tym, czy jeszcze? Bo już wspomniałaś trochę chyba o tym, ale może... To znaczy tak, jeżeli chodzi o to finansowanie, właśnie to, o czym ty wspomniałeś, dlaczego jest tak, że na przykład w tych centrach zdrowia psychicznego w ramach pilotażu, które no też są finansowane przez NFZ, tam my możemy być zatrudniani i jesteśmy wymienieni w rozporządzeniu, a gdzie indziej nie. Ponieważ pilotaż centrów zdrowia psychicznego, no dla mnie to jest naprawdę świetny w ogóle pomysł i to, co się dzieje, dlatego że właśnie między innymi jest ta ogromna zmiana w finansowaniu, ponieważ wszędzie indziej obowiązują te koszyki świadczeń, właśnie te przepisy dotyczące tego, kogo można zatrudniać, kogo nie. Natomiast w centrach zdrowia psychicznego tam finansowanie jest per capita, to znaczy Centrum Zdrowia Psychicznego obejmuje swoim działaniem pewien obszar i jest zobowiązane do tego, żeby wszystkim być w stanie zapewnić wszystkim potrzebującym osobom pomocy psychiatrycznej z tego terenu, żeby to zapewnić. Ale nie i tak jak powiedziałam, per capita, czyli za każdego, że tak powiem może brzydko, ale mieszkańca tego obszaru, Centrum Zdrowia jakieś tam pieniądze dostaje. I to, jak one zostaną rozdysponowane, w jaki sposób, to już leży w gestii osób zarządzających danym Centrum Zdrowia Psychicznego. I dlaczego z mojego punktu widzenia to jest bardzo fajne? Ponieważ w różnych miejscach, chociażby kraju, bo centra są, że tak powiem, rozłożone po całej Polsce, na razie jest ich jeszcze bardzo mało, ale no właśnie, znowu mam nadzieję, że to będzie szło do przodu. I to jest tak, że w różnych miejscach, w zależności od tego, jacy ludzie tam mieszkają, jakie mają potrzeby, również ta organizacja centrum może być inna, potrzebna inna niż na przykład na drugim końcu Polski. I tutaj jest właśnie możliwość chociażby zatrudniania takich specjalistów, którzy w danym centrum są potrzebni i właśnie dlatego można zatrudniać również asystentów zdrowienia, ponieważ na tym etapie, na którym jesteśmy, czyli przed tymi takimi już konkretnymi uregulowaniami, to kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego ocenia, czy dana osoba, która ma pracować jako asystent zdrowienia, czy ma odpowiednie kwalifikacje. I też jeszcze jest tak, że zdarzają się już takie sytuacje, że gdzieś możecie Państwo usłyszeć, że już pracuje ktoś jako asystent zdrowienia, ale właśnie na przykład dopiero jest w trakcie kursu. Takie sytuacje, jeżeli chodzi o nasz kurs, tak jak myśmy go kończyliśmy staże i dopiero podejmowaliśmy zatrudnienie, u nas takich sytuacji nie było, ale w tej chwili takie sytuacje zaczęły się pojawiać, a myślę, że to jest właśnie bardzo mocno związane z tym deficytem asystentów zdrowienia na rynku w tej chwili.
i jest tak, że ktoś już może pracować, już zdobywać to takie doświadczenie praktyczne, oczywiście no, nie pracując w pojedynkę, bo to absolutnie nie wchodzi w grę coś takiego, ale zdobywać to doświadczenie jednocześnie i robić kurs. Także myślę, że tak to chyba najkrócej można powiedzieć, jeżeli chodzi o finansowanie centrów zdrowia, natomiast środowiskowe centra zdrowia, no to tak jak już była mowa, to są projekty finansowane ze środków unijnych właśnie w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. To chciałbym dopytać, bo się pogubiłem, szczerze mówiąc. Czy powiedziałaś, że asystenci zdrowienia nie mogą, nie są, nie pracują w centrach zdrowia psychicznego? Pracują. Pracują. Bo ja to zrozumiałem wcześniej, że nie pracują, że nie mogą. I to chciałem wyprostować, ojej, ale nie właśnie weszło. W centrach zdrowia psychicznego mogą. Tak samo jak w środowiskowych centrach zdrowia psychicznego. Tak, tak. Tylko powiedziałaś, że mogą, ale nie są zatrudniani, bo są zatrudniani tam, gdzie jest finansowanie z Unii. Ja to tak zrozumiałem. Nie. To, bo no właśnie, bo to jest takie. Myślę, że tutaj to może dobrze by było, Krzysztofie, żebyś tak z panem doktorem Markiem Balickim porozmawiał na ten temat, ponieważ no, on ma największą wiedzę na ten temat, tak, więc ja tutaj to jakieś tam tylko echo jestem tego, co słyszałam wcześniej, ale właśnie to jest tak, w centrach zdrowia psychicznego asystenci mogą być po prostu zatrudniani w tej chwili, natomiast w pozostałych jednostkach, czyli mówimy na przykład o szpitalach, poradniach zdrowia psychicznego, tego typu miejscach, tam nie możemy być zatrudniani. Jako asystenci zdrowienia oczywiście. Rozumiem, teraz już to jest dla mnie zrozumiałe. Może przejdźmy jeszcze do pytań. Pani Martyna pyta, obecnie jestem pacjentem Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego. Choruję na chorobę afektywną dwubiegunową z szybkimi zmianami faz. Z racji choroby raczej nie jestem dłuższy czas stabilna. Czy mam szansę przez to zostać asystentem zdrowienia? Ogólnie mimo wszystko jestem osobą wysoko funkcjonującą. Jeżeli Pawle nie masz... Myślę, że jak najbardziej... Ja tylko dwa słowa powiem, bo wiem, że to Ciebie bardziej dotyka. Ja akurat mam diagnozę schizofrenii, natomiast u nas na kursie jakby pełen wachlarz diagnoz i doświadczeń kryzysów. I mi się wydaje, że ta Pani ma jak najbardziej duże szanse, natomiast ci oddaję głos Ani, bo ona jest bliżej tego tematu. Tak, Pani Martyno, ja tak bezpośrednio się zwrócę do Pani. Ja mam diagnozę choroby afektywnej dwubiegunowej od 2008 roku, a leczę się od 2000, no w sumie można powiedzieć trzeciego roku, tylko wcześniej miałam zdiagnozowane zaburzenia, tutaj właśnie chorobę afektywną jednobiegunową, czyli nawracające depresje. Miałam bardzo ciężki przebieg, właśnie między innymi szybka zmiana faz, stany mieszane. Dwa razy właśnie będąc w stanach mieszanych próbowałam popełnić samobójstwo. I przyszedł taki moment w moim życiu, to było parę lat temu, bo właśnie ja weszłam w taki przebieg bezremisyjny. Ja pracowałam normalnie na wolnym rynku, nie byłam wtedy na rencie, nie miałam żadnych orzeczeń. Ta praca była dla mnie bardzo taka stresująca z różnych przyczyn i ja no, byłam w bardzo kiepskim stanie zdrowia wtedy. I no to była moja zupełnie decyzja, ale uznałam, że muszę coś z tym zrobić, bo inaczej to będzie równia pochyła dla mnie. Akurat w moim przypadku złożyło się tak, że ja mogłam sobie, że tak powiem, pozwolić na to wtedy, żeby starać się o rentę. Mówię pozwolić chociażby z tej strony finansowej. I będąc na rencie, ja przez dwa lata... tak naprawdę chyba starałam się jak najbardziej zaopiekować samą siebie, żeby ten przebieg choroby u mnie, żeby on właśnie przeszedł z takiego bardzo ostrego, żeby to się wyprostowało, żebym weszła w okresy remisji, żeby ta stabilizacja nastąpiła. I właśnie tak się stało. Potem się pojawił ten kurs asystentów zdrowienia, poszłam na niego, okazało się, że faktycznie, że to jest coś, co chcę robić, a pomagać ludziom, no chciałam już zdecydowanie wcześniej,
Zrobiłam staż i pracuję jako asystentka zdrowienia. Pracuję łącznie ze stażem, żebym tak nie skłamała, 2018, no to już są ponad 2 lata. Ja miałam teraz w trakcie już pracy taki okres, że właśnie się zdestabilizowałam. Poszłam wtedy na zwolnienie, oczywiście cały czas jestem pod opieką psychiatryczną, mam swojego psychiatrę, do którego chodzę. Również wielu asystentów w zdrowieniach uczestniczy, jest we własnych psychoterapiach, więc to wsparcie też jest bardzo ważne. No i po prostu byłam przez miesiąc na zwolnieniu, wróciłam do dobrego stanu zdrowia i wróciłam do pracy. Także pani Martyno, ja myślę, że tak, jak najbardziej. Jak najbardziej ma pani szansę na to, że jeżeli tylko będzie pani chciała, żeby zostać w przyszłości asystentem zdrowienia. Tylko żeby wspierać innych, żeby im pomagać, to najpierw no jednak musimy pomóc samym sobie, żeby móc to robić. Także ja naprawdę życzę wszystkiego dobrego, dużo siły, jak najszybszych i jak najdłuższych remisji i tak, trzymam kciuki za panią, że jeżeli będzie pani tylko chciała być asystentem zdrowienia, to żeby to się pani udało. Jeżeli możecie mi powiedzieć jeszcze, jakie macie wsparcie? Krótko mówiąc o superwizjach chciałem zapytać, co to jest, czy macie, jak często? Może teraz ja powiem coś, żeby Ania trochę odpoczęła. Jest tam u nas w środowiskowym centrum. Mamy 2 rodzaje. Mamy superwizję asystentów zdrowienia niezależną, która się odbywa raz w miesiącu. I tak samo raz w miesiącu jest superwizja całego zespołu, w której też uczestniczymy, czyli mamy jakby w miesiącu 2 superwizje. A co to jest superwizja, bo może nie wszyscy z Państwa wiedzą. Ja wcześniej nie wiedziałem, zanim się nie zetknąłem z tym tutaj już. Nie wiem, czy jestem w stanie dokładną definicję podać, bo superwizję prowadzą wykwalifikowani psycholodzy z uprawnieniami do prowadzenia takiej superwizji. No i jakby superwizja służy głównie temu, żeby zdejmować różne obciążenia, które powstają w wyniku pracy. Jak wiadomo, niełatwiej z ludźmi, gdzie są różne emocje, napięcia. No po to, żeby samemu nie stać się później klientem w kryzysie, tak? Że jednak wszyscy ludzie, dotyczy to dokładnie wszystkich zawodów związanych z leczeniem psychiatrycznym, to są bardzo obciążające historie. Także superwizja dla mnie to jest taki, można powiedzieć, wentyl, który pozwala to takie ciśnienie, które w nas narasta, spuścić, jakoś rozładować. To może ja jeszcze dodam od siebie, bo ja przez to, że właśnie jestem w 2 miejscach, więc mam superwizję zarówno i w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego i w projekcie, w tym warszawskim zintegrowanym systemie. Tak jak Paweł powiedział, właśnie superwizja to jest takie miejsce, gdzie my też możemy powiedzieć o swoich trudnościach w pracy, z tym, że ja tylko doprecyzuję superwizorami, bo to superwizorzy mogą prowadzić superwizję, niekoniecznie muszą być tylko psychologowie. To też mogą być psychoterapeuci, to może być, nie wiem, psychiatra też pracujący i jednocześnie będący psychoterapeutą, ale przede wszystkim muszą mieć uprawnienia superwizora i to, jak wygląda tutaj ta ścieżka, ja nie mam zielonego pojęcia, więc nie będę w ogóle w to wchodzić. Natomiast superwizja, chociażby to, o czym powiedział Paweł na początku wcześniej, że miał taką sytuację, że osoba, którą wspierał, że popełniła samobójstwo. I właśnie superwizja też jest takim miejscem, gdzie można to z siebie zrzucić. Też jest tak, że osoby, i to ja nie mówię tylko o asystentach zdrowienia, dlatego że w superwizjach regularnych na przykład też muszą uczestniczyć osoby pracujące jako psychoterapeuci. I to jest właśnie takie miejsce, gdzie mając różne problemy związane z pracą, jakieś napięcia, też może się pojawić frustracja, że nie wiem, że pracujemy z kimś 3 miesiące, nie ma żadnych postępów, nie widzimy, nic się nie dzieje, to też właśnie superwizja, myślę, że to jest dobre miejsce na tego typu rozmowy, żeby to przerobić. I jeszcze a propos superwizji, ja mam takie poczucie, tego jeszcze bardzo brakuje w naszym kraju, że nie tylko osobom, tutaj właśnie mówię o psychoterapeutach, o asystentach,
że nie tylko nam są bardzo potrzebne superwizje, ale w ogóle ludziom, którzy właśnie pracują w zawodach takich pomagających innym. W tym momencie myślę na przykład o pracownikach pomocy społecznej, którzy są bardzo obciążeni. Jak ja czytam, że na przykład pracowniczka socjalna gdzieś tam poszła, została pobita albo tego typu rzeczy, bez konkretnego wsparcia, właśnie takiego wsparcia superwizyjnego, oprócz tego na przykład wsparcia psychologicznego, ja myślę, że to no bardzo szybko, bardzo źle wpływa i szybko prowadzi do wypalenia się, a tym samym jeżeli jesteśmy my, mówię o pomagaczach ogólnie, jeżeli jesteśmy w gorszym stanie, to nie jesteśmy, nie możemy dawać tego, co najlepsze, bo jeżeli my jesteśmy we własnym lęku, z własnymi problemami, z którymi nie mamy co czegoś, nie możemy czegoś konstruktywnego zrobić, to myślę, że to się przenosi wtedy na osoby, którym pomagamy. Także ja tutaj, jeżeli słuchają nas osoby, które mają na to jakiś wpływ, ja bardzo tutaj powiem wprost, proszę. Proszę o to, żeby zadbać o osoby pomagające i to nie tylko o nas, asystentów zdrowienia, ale o lekarzy, o psychologów, o psychoterapeutów, o pielęgniarki, o pracowników pomocy społecznej, o pracowników służb, mówię tutaj o policjantach, chociażby mówię o załogach karetek, o ratownikach medycznych, po prostu wszystkie osoby, które bezpośrednio są związane z pomaganiem osobom, które są w kryzysach, a w związku z tym jest to praca trudna i obciążająca, muszą mieć wsparcie. Także. Ja bym dodał jeszcze operatorów numeru 112. Robiliśmy warsztaty, 4 warsztaty tutaj dla oddziału w Warszawie i widzę, że im też jest bardzo potrzebna superwizja. Bardzo by się przydała, bo to są trudne rozmowy, obciążające bardzo. A teraz przyszła mi w głowie jeszcze jedna rzecz a propos właśnie tego, kto może potrzebować superwizji. Ja nie wiem, jak to wygląda w przypadku na przykład nauczycieli, ale przecież są nauczyciele, którzy no, mają bardzo kontakt z dziećmi, z młodzieżą, które same mają problemy. I myślę, że to jest kolejna taka grupa zawodowa, w przypadku której też warto pomyśleć o jakimś takim właśnie wsparciu bardziej systemowym z tej strony. To prawda, pedagodzy z szkolni tak samo. Pani Dorota pyta jeszcze, czy można przejść kurs bez zamiaru pracowania jako asystent. Pracuję w liceum, uczę matematyki, przepraszam. To może ja coś powiem. Ja skończyłem kurs asystenta zdrowienia. Nie pracuję jako asystent. Trochę z tego może powodu, że lubię organizować różne rzeczy i tutaj mam okazję w fundacji to robić, ale też dlatego, że boję się o swoje granice. No, uczyłem się oczywiście na kursie, tutaj duży nacisk był kładziony na to, że musimy dbać o swoje granice, tak nie angażować się bardzo, aż tak bardzo, to może tak powiem, w osobę, która choruje, której mamy pomagać, ale ja się obawiałem tego, że jednak mogę przekroczyć te granice, więc myślę, że tu trzeba mieć jednak predyspozycję do tego, żeby być tym asystentem. Także ja myślę, że oczywiście nikt nas nie zmusi, żebyśmy po kursie pracowali, tak? Kurs jest też taki pomagający, dla mnie był bardzo rodzajem terapii tak naprawdę. Więc tutaj jest, że tak powiem, dowolność. Znaczy, no jak już skończymy, to warto by było pracować. Ja co prawda w jakiś tam sposób pomagam fundacji, czy szukam pomocy, czy czasami rozmawiam przez telefon, czasami pomagam pisać wnioski różne, natomiast nie mam takiego aż tak bezpośredniego kontaktu, no chyba, że czasami zastępuję edukatorów, no też jestem edukatorem na naszym, odbierając nasz telefon wsparciowy, fundacyjny, o którym możecie też Państwo na stronach przeczytać naszych, natomiast no nie ma tak, myślę, że obowiązku pracy. Ale
Tak, może ja jeszcze Krzysztofie, jeżeli pozwolisz, coś dodam. Oczywiście no, obowiązku pracy nie ma. Poza tym, zresztą cokolwiek, kończymy jakąkolwiek szkołę przygotowującą do zawodu, kończymy studia. Nikt nie mówi, że jeżeli ktoś skończył psychologię, to obowiązkowo musi pracować jako psycholog. Takiego wymogu nie ma. Druga rzecz jest taka, że jak w przypadku każdego kursu, szkolenia, szkoły i tak dalej, w trakcie też się okazuje, że można skończyć, ale że tak naprawdę nie ma się predyspozycji do tego, człowiek nie widzi siebie w tym dalej i wtedy no oczywiście też nie musi pracować. Natomiast chciałam właśnie Krzysztofie powiedzieć o jednej rzeczy, bo ja na początku, jak przedstawialiśmy się, gdzie pracujemy, powiedziałam, że właśnie ty jako asystent zdrowienia w fundacji, ja myślę, że wykonujesz ogromną pracę jako asystent zdrowienia, chociażby odpowiadając na bardzo trudne maile. Do nas zwracają się ludzie naprawdę z bardzo ciężkimi problemami, w bardzo trudnych sytuacjach i tutaj no, ty robisz mnóstwo dobrego właśnie, no i z mojego punktu widzenia nie tylko jako tutaj pracownik czy członek zarządu fundacji, ale właśnie po prostu jako asystent zdrowienia. Dziękuję. Pan Radek pisze, zawód psychologa jest nieuregulowany od 30 lat. Ciekawe, jak to będzie z regulacją asystenta zdrowienia. Chciałbym powiedzieć, że no, może nie wchodzimy w zawód psychologa, faktycznie jest nieuregulowany i też ja mam olbrzymią nadzieję osobiście, że w końcu będzie, bo żeby skończyć, znaczy no, to jest trudna praca i bardzo cenię sobie i psychologów i psychoterapeutów, którzy muszą, psychoterapeuci sami płacą sobie za kursy w większości i to są duże bardzo pieniądze za naukę, tak za lata nauki. Że to w końcu będzie uregulowane. Natomiast z tego, co ja wiem, to na świecie nie ma takiego zawodu jak asystent zdrowienia czy EXIN. Także jeżeli byłby w Polsce faktycznie zawodem, to bylibyśmy pierwsi. Natomiast tam są inne, inaczej rozwiązane te zatrudnienia, forma zatrudnienia, więc to też jest cenne. Jak długo trwa taki kurs? Chyba nie ma jednego standardu, tak? Bo nasz rzeczywiście trwał dość długo, było 10 modułów. Są te kursy, jak Ania wspominała, które trwają rok, są takie, które mają 6 miesięcy, także nie jest to unormowane tak naprawdę, jeżeli chodzi o długość kursu. Ważne jest to, jaki materiał się przerobi, co się robi na tym kursie, tak? No, u nas były to kurs dość intensywny, tak? Że było to 10 modułów, ale bardzo intensywnie przez te 3 dni na każdym module pracowaliśmy. Także nie chciałbym też, żeby Ania może coś dodała. Ja myślę, że tutaj bardzo ważne jest to, żeby w tej chwili pamiętać o tym, że tak jak jest wypracowywana właśnie profesja asystenta zdrowienia, tak samo w tej chwili są wypracowywane najlepsze, że tak powiem, modele, sposoby prowadzenia kursu. I to, o czym ty, Krzysztofie, wspomniałeś, że nasz kurs był terapeutyczno-rozwojowy, przez to, że to była pierwsza taka edycja, więc to też było coś, na czym w tej chwili osoby organizujące kursy też się uczą i z czego czerpią. I właśnie dlatego pojawił się, bo w naszym przypadku nie było jeszcze tego wymogu, ten wymóg się teraz pojawił, czyli przejścia własnej psychoterapii. Bo o to chodzi, żeby trafiając na taki kurs, być w stanie faktycznie brać w nim udział i przygotowywać się do zawodu asystenta zdrowienia. Bo jeżeli jesteśmy na takim etapie, że jest nam potrzebna psychoterapia, bardziej potrzebujemy tej takiej właśnie pracy nad sobą, ze sobą, pracy terapeutycznej, psychoterapeutycznej, to wtedy są lepsze inne formy. Chociażby już tutaj właśnie nie szkolenia, tylko na przykład oddziały dzienne, tego typu właśnie sprawy. Natomiast asystent zdrowienia, no to już bardziej w tej chwili się, już nie będzie takie, tak jak myśmy mieli jeszcze tą taką powiedzmy właśnie tą część bardziej taką terapeutyczną, rozwojową powiedzmy, powiedziałam, oprócz tej takiej już przygotowującej do pracy,
Więc to się trochę zmienia. Także ja myślę, że warto mówić o tym, jak to wyglądało u nas, ale bardziej też się skupiać na tym, jak to się wypracowuje na przyszłość w tej chwili. Także i długość kursu, i zawartość, myślę, materiał to też jeszcze może się trochę zmieniać w trakcie. Nasze spotkanie niestety dobiega powoli końca. Jeszcze mamy parę minut, przepraszamy, ale zaczynamy o 19:30 kolejne spotkanie. Myślę, że możemy jeszcze wrócić trochę do tematu, spotykając się z Anią i z drugą Anią w sobotę o 18:00. Będziemy też jeszcze prawdopodobnie w sobotę przed południem, około południa, mieć spotkanie z naszymi edukatorami. I wtedy też możemy trochę jeszcze wrócić do tematu. I też jeszcze asystent zdrowienia z Wieliczki będzie, ze Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego, pan Krzysztof Paja, z naszym gościem w poniedziałek, więc na niektóre pytania odpowiemy, jeszcze porozmawiamy. Natomiast jeszcze przeczytam. Uwzględnić przykład zastosowania jakiegoś przykładu wyzdrowienia. No myślę, że my dajemy takim przykładem zdrowienia i dość dobrej formy. Także można mieć długie remisje, dbając o higienę psychiczną, sen, odpoczynek, rozmowy z przyjaciółmi, leczenie i psychoterapia. Dla mnie jest bardzo ważne. Ja byłem sam 5 lat w psychoterapii, tydzień w tydzień, i to było naprawdę dla mnie bardzo ważne. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną. Jak najbardziej. I ja jeszcze tak spojrzałam, bo tutaj pani Joanna pyta, czy własną psychoterapię finansowo pokrywa się samodzielnie. Pani Joanno, to jest tak, że można mieć psychoterapię właśnie bezpłatną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast bardzo wiele osób uczestniczy w terapiach prywatnie. I wtedy tak, no, finansowuje się to samemu. I jeszcze tylko jedno słowo chciałam się odnieść do tego, co pan Radek napisał, właśnie dotyczące tego podejmowania pracy po szkoleniu, bo pan Radek napisał, że pytanie było zasadne, część szkoleń jest refundowana tylko w wypadku podjęcia pracy we wskazanym charakterze. W przypadku naszego szkolenia absolutnie nie było takiego obowiązku zwracania kosztów uczestnictwa w kursie, jeżeli się nie podjęło pracy jako asystent zdrowienia, i z tej naszej edycji no, sporo osób jednak zdecydowało się na inną pracę, inne formy aktywności, i też nie słyszałam absolutnie, żeby taki wymóg był w przypadku innych kursów, chociażby tego, który w tej chwili trwa. Natomiast jeżeli pan, panie Radku, ma takie informacje, to ja bardzo proszę, żeby odezwał się pan do nas do F-kropki, bo to też jest, no, byłaby bardzo taka interesująca kwestia. Pani Ania pyta, czy są asystenci zdrowienia dla dzieci, na przykład dzieci z zaburzeniami lękowymi. Z tego co wiem, asystentów zdrowienia dla dzieci nie ma. Nie wiem, czy będą w przyszłości, ale na razie asystenci zdrowienia mogą tylko pracować z osobami pełnoletnimi. Pani Ania pisze, że sama jest ratownikiem medycznym i że bardzo, bardzo żebyśmy o to zadbali. No, staramy się, na ile możemy optować za tym, żeby ta superwizja była bardziej dostępna dla różnych zawodów. Może kiedyś nam się uda. Krzysiu, ja mogę tylko słówko powiedzieć, że tak, a propos takiego rozszerzania horyzontów, to jak byłem w Krakowie, to przez Fundację Leonardo jest prowadzonych parę placówek, między innymi jest taki SDS dla ludzi z niepełnosprawnością intelektualną, i tam pracują asystenci zdrowienia właśnie po kryzysach psychicznych i doskonale się sprawdzają, czyli jakby takie rozszerzanie tego spektrum też jest ciekawe, tak, że niekoniecznie my asystenci musimy się zajmować wyłącznie jakby naszym ogródkiem. Okazuje się, że doskonale ta współpraca tam wygląda, jeżeli chodzi o ten SDS właśnie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Także. Ja myślę, że warto też wspomnieć, że pierwszy kurs asystenta zdrowienia organizowała właśnie Fundacja
Leonardo z Krakowa, wspólnie z Fundacją Otwartego Dialogu. Tak, dokładnie. Także no to jest z Wrocławia, tak? Polski Instytut Otwartego Dialogu. Pani Regina Bisikiewicz jest prezesem fundacji. Pozdrawiamy panią Reginę, jeżeli nas tak ogląda. I pana Mariusza Panka z Leonardo, to serdecznie, i panią Sonię, i całą ekipę i Polskiego Instytutu Otwartego Dialogu i Fundacji. Zapominam zawsze rozwoju i rozwoju i wspierania społecznego. Dokładnie, Leonardo. Leonardo. No, mhm. Bez nich nie byłoby nas tutaj. Jako dokładnie. Co jeszcze możemy powiedzieć? Jeszcze mamy 5 minut, powiedzmy. Ja może chciałbym powiedzieć, że jeszcze na przykład w przypadku naszego środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego takim można powiedzieć dużym bonusem, jeżeli chodzi o poszerzenie kompetencji, jest to, że trafiliśmy na studia podyplomowe. Uczymy się metody pracy w otwartym dialogu. Pani Sabina Szice prowadzi, główną prowadzącą te studia. No teraz jest przerwa ze względu na koronawirusa, natomiast w ogóle metoda pracy w otwartym dialogu jest bardzo innowacyjna, ciekawa i myślę, że to jest też bardzo dobre, że dużo w ogóle pracowników od nas ze środowiskowego centrum poszło na te studia i ludzie kooperujący z nami, czyli z oddziału zamkniętego, z oddziału dziennego i też jest grupka z OPS-u, także to jest fajnie. Mam nadzieję, że po tych studiach ta praca w otwartym dialogu też ruszy o wiele szerzej właśnie na Bielanach. Aniu, tam do ciebie są, tak? Pytania. To znaczy nie wiem, czy do mnie, bo tutaj pani Barbara napisała, że proszę panią Anię, bo odezwała się do mnie, pomogę. Myślę, że może chodzić o panią Anię Strzelecką, która, ale to już może panie między sobą. Natomiast tutaj właśnie pani Ania napisała, że jestem mamą dziecka z zaburzeniem lękowym, przepracowanym już i wspieram innych rodziców. Myślę, że skutecznie, bo brakuje takiej pomocy, pomyślcie o dzieciach. Pani Anno, to co pani napisała jest bardzo ważne, ponieważ z mojego punktu widzenia właśnie osoba, która przeszła kryzys, która ma go przepracowany, również właśnie kryzys związany chociażby z własnym dzieckiem, tak, jak najbardziej z mojego punktu widzenia też staje się no, ekspertem przez doświadczenie. I myślę, że to już jest taka moja własna refleksja, ponieważ miałam okazję spotykać się w ramach grupy dla rodzin właśnie z osobami bliskimi osób, którym akurat tam była grupa dla rodzin, które miały w domu obok siebie bliskiego z diagnozą schizofrenii. Tak, to jest, myślę, że to mógłby być bardzo dobry kierunek, żeby na przykład właśnie rodzice, którzy już mają, tak jak u pani, przepracowane pewne kwestie, żeby wspierali innych. Natomiast jak to będzie się rozwijało, ja nie mam zielonego pojęcia. Nasz zawód dopiero raczkuje i jeszcze nawet nie zaczęliśmy chodzić na własnych nogach tak naprawdę, więc myślę, że tutaj jest znowu kwestia długiej drogi. I teraz jeszcze chciałam się odnieść do kwestii tych superwizji dla innych grup zawodowych. My o tym mówimy, też staramy się właśnie działać w tym kierunku, ale ja myślę, że bardzo, bardzo ważne jest też działanie państwa. Czyli właśnie, jeżeli wy też od swojej strony będziecie uderzać do przełożonych, nie wiem, do ministerstw, pod które podlegacie i tak dalej, i też brać tą inicjatywę we własne ręce, będzie nam wszystkim łatwiej. Bo wtedy będzie szła ta informacja, ta prośba i ten nacisk, żeby to uzyskać zarówno od was, czyli osób, które potrzebują tego tak po prostu, i z drugiej strony, czyli od osób, które zdają sobie z tego sprawę, że to jest bardzo potrzebne. Dlatego ja namawiam do takiej też aktywności w ramach własnych grup zawodowych, w ramach własnych zespołów, w których się pracuje. No dobrze, bardzo dziękujemy za spotkanie. Ja dziękuję Aniu, tobie i tobie Pawle. Ja mam taką ogromną nadzieję, że jak już się marzec skończy, to jeszcze będziemy kontynuować, oczywiście już nie tak często, ale raz na tydzień czy dwa
takie spotkania, zapraszać różnych gości. Myślę, że to jest bardzo cenne. Więc mam nadzieję, że Pawle, że jeszcze będziesz naszym gościem. Serdecznie zapraszam. Dziękuję chętnie. Zapraszam również za chwilkę o 19.30 rozpoczynamy kolejne spotkanie. Tym razem gośćmi będą Andrzej Kapusta i Jakub Ter z Fundacji Otwarte Seminaria Psychiatryczno-Filozoficzne. Powiedzą nam trochę o filozofii, co łączy albo nie łączy filozofię z psychiatrią. Także serdecznie zapraszam. Jeszcze dziś albo jutro rano opublikujemy też inny taki terminarz spotkań. Trochę to się nam zmienia, przekładamy godziny, więc dlatego nie robimy tego od razu. Ale wszystkie nasze spotkania są nagrywane, są udostępnione, więc w każdej chwili możecie Państwo do nich wrócić. Bardzo dziękuję Państwu. Pozdrawiam serdecznie i bądźcie z nami. Maszerujcie z nami pogodność. Tak, dzięki. Do widzenia. Do widzenia, dziękuję.